Cześć, z tej strony Boss. Zapraszam Was na kolejny odcinek serii Wiedźmin 3 Dziki Gon, w którym będziemy szukać szpiega, który może wiedzieć coś na temat Jaskra i jego aktualnego miejsca pobytu. Musimy udać się do umówionego miejsca, zostawić tam świętą księgę, no i ogólnie dać sygnał powiadamiający go, że spotkamy się z nim. Dijkstra nam powiedział w poprzednim odcinku, jak tego dokonać. Także teraz pozostaje nam tylko zrealizować te zalecenia. Także lecę właśnie w to wyznaczone miejsce. Będę pewnie musiał znowu poczekać do północy. Skorzystam z medytacji. Zobaczmy, jak to wygląda. Dorwać juniora. Porozmawiaj z Vernonem Roche'em. Z Vernonem Roche'em to jeszcze porozmawiam. Teraz chcę załatwić wszystkie sprawy w Nowigradzie. Chociaż tutaj i tak jeszcze nie będą wszystkie sprawy w Nowigradzie, ale przynajmniej ich część jakaś. Okej, dobra, to jest to miejsce. Daj szpiegowi sygnał do skrytki. Okej, mamy skrytkę. Dałem umówiony znak. Szpieg powinien pojawić się na zamurzu przed północą. Idziemy na zamurze. Jest godzina 7:11 w grze, czyli tak czy siak będę musiał skorzystać z medytacji, żeby do tej północy dotrwać. Też nie będę kręcił się w Nowigradzie, po Nowigradzie do 12 w grze, bo to bym musiał ze 3-4 odcinki na to poświęcić. Także lećmy na to zamurze. Całkiem spory ten Nowigrad, jak się tak chodzi w ogóle po nim. Wszędzie jacyś kapłani. Dobra, mamy przedmurze, a w ogóle jeszcze zerknę na mapę, bo dawno tego nie robiłem. Jak wygląda sytuacja ze znakami zapytania, bo cały czas jest 5 znaków. Mapy, nie mapy, tylko te tablice ogłoszeniowe. Widzę, że żadne się nie zregenerowały, czyli to jest dobrze, bardzo mnie to cieszy. Mamy tak, to jest zadanie. To jest oczywiście zadanie, które ten znak zapytania będzie możliwy w trakcie wykonywania zadania jednego. Tu będę mógł się udać w sumie później, żeby odkryć w końcu te strzeżone skarby. Tu jest to samo. Dwa gniazda potworów. O, wszystko to, co jest na biało, będę musiał po prostu odkryć. Ale tymczasem udałem się na to zamurze. Może w kolejnym odcinku zajmę się tymi niewykonanymi do tej pory zadaniami. Bo mam w sumie już 15 poziom, także powinno pójść bez problemu. Jeżeli tam były potwory, przeciwnicy na 18, to nie będzie problemu. Dobra, jesteśmy na zamurzu, czyli taka wiocha pod Nowigradem. Jest zamurze, przedmurze. W pierwszej części to by było jakieś przedmurze. Teraz wystarczy tylko się schować i poczekać. No i okej, medytujemy do prawie północy. Czyli równo do północy. Dobra, pogodnie, jest tu szpieg. Hola, hola. Okej, dobra, tutaj. Za drzwiami. Najlepsze miejsce, żeby się ukryć. Klasyka. Aha, czyli miałem usiąść po prostu na wiaderku. No, tego to się nie spodziewałem. Triss, skąd wiedziałaś, że... Aha, Dijkstra ci powiedział, co? Zgadza się. A ja miałam ochotę doprowadzić tę sprawę do końca. Świetne miejsce na schadzkę. Zerwany sufit, grzyb na ścianach, w kącie mysie bobki. Usta same składają się do... Ciii, idzie, schowaj się. O, to my go mijaliśmy. W poprzednim odcinku, nie wiem, czy...
pamiętacie, czy zwróciliście uwagę, ale mijaliśmy go w siedzibie łowców czarownic. Ale wpadliście właśnie w gówno, po szyję. Ty tkwisz w głębszym, zapewniam cię. Ale możesz z niego wyjść, jeśli odpowiesz na nasze pytania. Odpowiem na każde tak samo. Pierdol się. Zaczniesz mówić, to kwestia czasu, więc może oszczędź go nam wszystkim i przestań zgrywać twardziela. Bo co? Bo będę musiał cię uszkodzić. Trwale. Widzę, że znasz się na przesłuchaniach. Ale ja też. Ty będziesz złym strażnikiem od gruźbi tortur, a Ruda będzie tym dobrym od obietnic i współczucia. I tu się... Zmądrzałeś? Pierdol się! Wytrzymam! Pewnie, że tak. Dopiero się rozgrzewam. Pewnie myślisz, że bardziej nie może boleć. Otóż może. Już! Już! To ja. Będziesz mówić? Tak, będę! Będę! Tylko powiedzcie wreszcie, na jaki kurwa temat! Szukam Jaska. Wiem, że wpadł w ręce Mengele. To? O co wam chodziło? O pieprzonego Witstrela? Nie mogliście od razu powiedzieć, zamiast pierdolić mi bagę w bełbie? Dla takiej płocki? Nie wierzę. Do rzeczy. Jaskier jest na wyspie świątynnej. W więzieniu pod świątynią. Menge zaplanował dla niego pokazową egzekucję w Oksenfursie. Bo obawiam się, że ten jego występ trzeba będzie odwołać. Jak wyciągnąć Jaskra na wolność? Z wyspy wraca się tylko i wyłącznie na rozkaz Mengego. Wydany we własnej osobie. Zaraza. Poradzimy sobie. Mam pomysł. Potem się powiem. Z czystej ciekawości. Dla kogo pracujesz? Nie powiem. Nie ma mowy. Jesteś pewien? Radowid! Pracuję dla Radowida! Co Radowid chciał osiągnąć za pomocą Menge? Oczyścić sobie przedpole. No tak. Łatwiej będzie zająć miasto, kiedy znikną stąd czarodzieje. Sukinsyn zapłaci za to. Wystarczy. Wiemy, co chcieliśmy wiedzieć. Cieszę się niezmiernie. Rozumiem, że w takim razie zapomnimy o tym przykrym incydencie i... Nie tak szybko. Teraz? Wiem, za dużo widział. Ale jak to? Przecież ja wam... Ja nic nikomu... Albo zginie, albo pozbawię go pamięci. Dobra, niech mu wyczyści pamięć. Wyczyści mu pamięć. Ale pomogłem przecież! Pomogłem! To nie takie straszne, daję słowo. Cesle Angef. Pokazałaś dziś pazur. Tak to widzisz? Ja bym to ujęła inaczej. Pokazałam, że niewiele się od tych skurwysynów różni. Ja... Załatwmy, co mamy załatwić i chodźmy stąd. Chcę wrócić do domu, umyć się i upić. Może cię odprowadzę? Nie dziś, Geralt. Nie dziś. Ale jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę z tobą porozmawiać. Wpadnij do mnie za jakiś czas. Menge nie żyje, ale moje kłopoty się nie skończyły. No to myślę, że to dopiero początek kłopotów. Jak uwolnić Jaskra? Tak. Wiemy, że ma być przewieziony z wyspy do Oksenfurtu na osobisty rozkaz Mengego, prawda? Zgadza się i w tym tkwi problem. Menge nie żyje, więc... O tym wiemy tylko my. Mógł przecież uciec z pożaru. Może też więc wrócić. On albo ktoś bardzo, bardzo do niego podobny.
Doppler? Zgadza się. Myślałam o twoim znajomym, Dudu Biberwelcie, tym, co podszywał się pod kupca Niziołka. Jaskier mówił, że był bardziej przekonujący niż oryginał. Do tego stopnia, że Vivaldi dał mu pożyczkę na parę tysięcy koron bez mrugnięcia okiem. Tak, tyle, że on się ukrywa. Może Priscilla będzie wiedzieć coś więcej. Trzymam kciuki. No, powiem wam, że sytuacja się bardzo zagęszcza. Już jest tyle wątków. Dobra, porozmawiamy z Priscillą. Wędka, pierogi jakieś, dobra. Kwestia życia i śmierci, no to zobaczmy, na który to jest kierunek Skellige, zadania poboczne. Cały czas jest ten poziom 12. To jeszcze chyba nie, ale chociaż nie, bo to jest 12 poziom. Nieuchwytny złodziejaszek to jest na 13. Iwena po rozmowie z Priscillą. Dobra. Trzeba będzie porozmawiać z tą Priscillą. Ale wracając jeszcze do tego, co na początku odcinka sprawdzałem mapę, to w sumie chciałbym się udać do tych kilku punktów, których jeszcze nie odkryłem. Bo wypadałoby w końcu je wyczyścić do końca, skoro już mam ten 15 poziom. To czemu by niby z tego nie skorzystać? I to tak, polecimy sobie tutaj, gdzie to było. Okej, okay, nowy mogilnik. Dobra. Zobaczmy, jak to wygląda. Tutaj mamy skarb. Zobaczymy, co to za skarb i czy warto w ogóle było po niego tu wracać. Bo tu była północnica i południca w jednym. Aha. Dobra, którędy tu się wchodziło? Zamoknięty list. Stary, czytaj uważnie. Dziedziczka Karolina się powiesiła. Nieszczęśliwa miłość, zdaje się. Jakiś przystojniaczek skradł i cnotę i rozpłynął się w powietrzu. Je zaczęło zaraz brzucho puchnąć, no i nieszczęście gotowe. Ale mniejsza z tym nieistotne. Przejdźmy do konkretów. Pomagałem ją przygotować do pogrzebu i mówię ci, czego oni jej do trumny nie nakładli. Takich precjozów nawet w Kowirze nie widzieli. Trup się skrzył od srebra i złota brachu. No i tak sobie myślę, że świętej pamięci dziedziczce te wszystkie drogocenności na chuj się za światach zdadzą. My zaś pieniędzmi nie śmierdzimy, więc może to i owo z grobu by wyjąć, żeby się nie zmarnowało. Ja się nie mogę z tą truszyć, a ty jesteś wolny człowiek. Złap więc łopatę, jedź na mogilnik na bagnach i kop tam, gdzie świeże kwiaty leżą. Potem spotkamy się i podzielimy wszystko sprawiedliwie. Pół dla ciebie, pół dla mnie. Stoi? Dobrze, stoi, tylko to hiena cmentarna, można by było tak powiedzieć. Dobra, mamy północnicę. Dawaj, chodź tutaj. Idzie całkiem dobrze, zaraz się pojawi pewnie południca. A, jeszcze upiory przybyły. No, nie mogłoby być za prosto, nie? Dobra, upiory są o tyle fajne, że ich nie muszę w sumie łapać w tą pułapkę, żeby je zabić. Jedyne, na co muszę uważać, to żeby nie podłożyć się za bardzo właśnie pod ten cios. Okej, dobra, chodź tutaj. Nie, no tak to
Jak to się nie będziemy bawić. Takiego ataku się nie spodziewałem. Dobra, coś mi tutaj się rzuciło w oczy chyba. Czy ja tu będę miał wejście gdzieś do jakiegoś podziemia? Ewidentnie tu gdzieś powinno być wejście. Magiczny kaganek, zobaczmy. Okej, dobra, jest ktoś. Znaczy on sobie kopię. Przyjmę Arda. Dobra, no to w sumie spoczko. I tu powinno być drugie. Drugi ukryty skarb i on jest chyba chroniony przez południcę, z tego co pamiętam. Teraz była północnica, tam będzie południca. A nie, to będzie golem, dobra. Okej, no gargulec, nawet nie muszę z nim walczyć, w sumie tak na dobrą sprawę teraz. Dobra, lecimy do znacznika i ogarnę kolejny w sumie punkt do oczyszczenia, który będzie na mapie. Jeżeli można uniknąć taką walkę, to w sumie po co tępić miecz? Ja znalazłem to, co chciałem znaleźć. A gargulec przeżyje. Dobra, zerknę na mapę. Jak to tu wygląda sytuacja? Tu jest jeszcze jakiś, dobra, rozstaje dróg. Zobaczymy, co to jest za skarb. O kurde, ale się przeniosłem. Dobra, to nie było w sumie najszczęśliwsze teleportowanie się. Ale dobra, nie po to tu przyszedłem. Przy okazji mięsa sobie nazbierałem, a teraz udam się do tego. Dobra, dawaj koniu. O ty mendo. Dobra. Skoro są takie agresywne, to czekajcie. Może akcji trzeba na nich użyć. Dobra, ty. O, teraz powinien być spokojny. Okay. A jak użyję Arda na koniu? Dobra, nie rusza go. No to idziemy. Co? Był zastrzeżony skarb i przez kogo, że ja sobie dałem spokój? Okay, jest golem. Który poziom? Dwudziesty. Dobra, czyli takie buty. Łatwo nie będzie, widzę. Jakiego strzała dostałem. Kamień mnie zablokował w ogóle. Ale jakoś idzie to.
Może nie będzie tak źle, może mi się uda zdobyć ten skarb. O, proszę, tutaj jakiś... Ale coś czuję, że stępię cały mieczyk na tego żywiołaka. O kurde, co on się tak wygiął, że aż mnie trafił? Okej, a może... Może nie ulepszona czarcia Urchawa, ale ulepszone samą. Bomba z dwimerytem. Okej, bomba dwimerytowa, może... Trochę zabro... Okej, dobra, on szarżuje. No i mamy bomba dwimerytowa, zobaczymy. Czy ja nie mogę znaków używać też w obrębie tej bomby dwimerytowej? Dobra, on sobie tutaj... No i trafił mnie niestety. Waliło. Chodź tu żywiołaku ziemi, gdzie tam uciekasz? Okej, dobra, ściągnął ze mnie. Co to za dziwny atak? Co to za odgłosy? Dobra, lecimy dalej. Całkiem dobrze idzie, spodziewałem się gorszego wyzwania. Okej. Co mi z niego wyleci? Mutagen z żywiołaka ziemi, o proszę. Coś ciekawego. Dobra, i to by było na tyle, jeżeli chodzi o skarb. Co mnie to jeszcze czeka? Dwa gniazda potworów, jeszcze jest jeden ukryty skarb. Gdzie on jest? Proszę, aż tutaj. Nie pamiętam, co tu było, na którym poziomie. Dobra, warto chyba się tam udać. Lecimy do pradawnego dębu, 167 metrów stąd. Zobaczę, co to jest za skarb. Chociaż, a nie, dobra, ja pamiętam, chyba to jest kuroliszek, coś mi się tak wydaje. Kuroliszek albo bazyliszek. Dobra, tam Endriagi, to raczej nie chcę ich niepokoić, co je przejdę tutaj bokiem. Gdzie tu by iść, żeby było jakoś tak najbliżej? Do ostatniego bastionu się udam. Udamy się do ostatniego bastionu. Lecimy tutaj. 304 metry. Mógłbym w sumie skorzystać z usług płotki teraz.
No ale po co? Ona tu przez bagna to chyba szybciej dotrę tam na piechotę, niż miałbym jechać na płotce, bo ona co chwilę przed każdym bagnem w sumie zwalnia, to bez sensu też taka podróż. Chociaż nie powiem, bo Geralt też widać sobie nie radzi za bardzo. Ale dobra, mniejsza z tym, lećmy, zobaczmy co tam się dzieje. Okej, kurs na skarb. Planowałem to robić dopiero w kolejnym odcinku, ale skoro już ogarnąłem temat z Triss, to warto będzie odsłonić w sumie te z wcześniej, które były niedostępne, znaki zapytania. A nie, to wodnica na 18. O Boże. Serio? Jakie... Ale drzejapy. Dobra, ona dwa ma zamachnięcia. Jeszcze trafiła mnie menda jedna. Dobra, gdzie wyskoczy, gdzie wyskoczy? Tam wyskoczy. I mnie sobie użyje na niej. No i to byłby ten skarb cały. Tak czy nie? Nie, tu jest jakiś gość. Dobra, klucz załączony do winietki. Zobaczmy co jest na tej winietce. Zawsze mówiłem, że misiek to mądry pies. Tyle słów rozumie, więc chyba więcej niż nie jeden człowiek. Sztuczki robi najróżniejsze, siada, waruje, a jak mu dać skórkę z kaszanki, to i łapkę poda. No, ale dziś to już przeszedł sam siebie. Patrzę, biegnie misiek z pola i coś w pysku niesie. Myślę zając, może to się zupę ugotuje, a futerko na targu sprzeda, ale nie, to była sakiewka cała we krwi, więc nic dziwnego, że ją wywąchał. Zaglądam do środka, tam kluczyk, malutki, misternie zdrobiony, jak do skrzynki albo szkatułki jakiej. Myślę sobie, że kto skarb to jaki, może tu w okolicy ukrył i ten kluczyk to do niego. Trzeba pójść rozejrzeć się, jak coś znajdę, to klęknę, to klnę się na Melitele, dzień w dzień będę miśka cielęciną karmił. Trochę tylko martwi mnie ta krew na sakiewce, ale wezmę grubą lagę. Jakie licho wyjdzie z krzaków, to przegonię, raz się żyje, a kto nie ryzykuje, ten nie żyje. No i co mu przyszło w sumie z tego ryzykowania? Nic. No dobra, ale skoro on nie skorzystał, no to ja już się pozbyłem tej baby wodnej, to ja skorzystam chociaż. I to dobra, mamy tutaj skarb. Byczułek się zaraz pozbędziemy. Unikat, proszę, proszę. Zobaczmy, co to za unikacik. Premia przy trafieniu krytycznym. Szansa na trafienie krytyczne, szansa na oszołomienie. Bardzo mi się podoba ten mieczyk i sobie go zmienię. Okej, tutaj jest, proszę, żywotność plus 214. Buciki. Buty tak pójdą w sumie, ale to jest ciekawe. Pancerz redańskich halabardników. I do pancerza trochę. I do żywotności całkiem sporo daje. Ale za to obrażenia. Na obrażenia kute, na obrażenia obuchowe. I na obrażenia cięte. Dobra, to jeszcze się zastanowię, ale w sumie całkiem spoko jest ta zbroja. Spodnie to takie, nie ma. Dobra, uszę sobie podmieniam, jest dużo lepsze. I okej. Okej. I to by było na tyle w tym odcinku, zakończymy sobie na tym polu. A kolejny odcinek będzie poświęcony chyba. Zaraz zobaczymy, co tutaj mi w ogóle jeszcze zostało. 5 znaków zapytania, 2 gniazda potworów, chciałbym sobie się pozbyć tego, tak, zobaczymy, tego siedliska potworów, 2 gniazd,
No i podziałamy z tymi znakami zapytania jeszcze, zobaczę, gdzie one są tutaj, w jakiej odległości od tego wszystkiego. O, dobra. Myślę, że z tym nie będzie problemu, a i udam się też do tej tablicy ogłoszeniowej, bo podejrzewam, że to też będą jakieś znaki zapytania do wykonania, do odkrycia, także kolejny odcinek to będzie typowo odcinek niezwiązany z zadaniami głównymi, tylko po prostu ze znakami zapytania i z odkrywaniem poprzednich nieodkrytych miejsc. Także dzięki Wam za uwagę. Widzimy się jutro. Na razie. Cześć.